najuważniej dostał się pod pociąg, czy został zaczepiony przez pociąg na przejściu i najprawdopodobniej przeciągnięty aż do tego miejsca, bo tutaj widać właśnie opakowanie po chyba wenflonie, widać opakowanie po strzykawce. Tam dalej widać jeszcze pedał od roweru, który leży przy peronie, a kawałek dalej w lewą stronę rączkę od roweru. I najprawdopodobniej w tym miejscu odbywała się akcja ratunkowa. Tata Bożyja był kiedyś moim trenerem, więc też miałem do niego kontakt i musiałem do niego zadzwonić. Miałem cichą nadzieję, że powie mi jeszcze, że Błażej jest w domu i że nie wybierał się na trening tego dnia. Jednak potwierdził informację, że jechał rowerem i na ten trening zmierzał. No i wtedy nie mogłem nic wykrzesać z siebie, żadnego głosu. Doszły mnie informacje zaraz po 18, że się coś wydarzyło na torach u nas na przejeździe, że jest to zawodnik Józefowi. Od razu cały klub się zintegrował, wszyscy się zastanawiali, kto i do kogo nie przyjechał. Tak naprawdę pierwsze, co go zainteresowało, kiedy się dowiedział, to było, czy on będzie mógł jeździć rowerem, czy będzie mógł chodzić, czy będzie mógł grać, więc my mamy do czynienia z wojownikiem, naprawdę z wojownikiem. Cud, to jest niewiele osób, które wygrywają z pociągiem. Tutaj udało mu się naprawdę przeżyć, praktycznie bez większych jakichś uszkodzeń ciała. Ma jeszcze 4 żebra złamane, ma złamany obojczyk, ale to są no już takie uszkodzenia, które się pięknie goją i z tego powodu nie będzie żadnych kłopotów zdrowotnych. Błażej stracił 2 nogi. Tak, Błażej stracił 2 nogi, amputowano mu w szpitalu wojskowym na Saszerów. To jest Błażej, dla którego prowadzona jest cała akcja, po to, żeby mu pomóc i po to, żeby wkrótce zaczął normalnie funkcjonować. Chcieliśmy pokazać, że jest taka grupa, do której można się przyłączyć, gdzie ta pomoc dla Błażeja jest organizowana i że każdy może w niej wziąć udział. I jeżeli chce ktoś uzyskać więcej informacji o tym, co się dzieje na bieżąco, co w sprawie akcji słychać i co słychać u Błażeja, to należy wpisywać hashtag drużyna Błażeja. Wspieramy Błażeja przede wszystkim finansowo, ale zgłasza się też dużo ludzi i co jest bardzo potrzebne, też wsparciem duchowym, mentalnym. Chcą przesłać pozdrowienia, chcą dać siłę Błażejowi. Cześć Błażej, pamiętaj, że cały sportowy świat trzyma za Ciebie bardzo mocno kciuki. Wiem, że jesteś silnym gościem i potrafisz radzić sobie w trudnych sytuacjach i teraz również liczę na Ciebie. Cześć Błażej, trzymam za Ciebie kciuki, musisz wrócić mocniejszy. My, piłkarze, trenerzy, kibice, trzymamy za Ciebie mocno kciuki i wierzymy, że tak jak walczyłeś na wojsku, tak samo będziesz walczył poza nim. Błażej jest w pełnym kontakcie, nie ma jakichś aktów rozpaczy i desperacji. Natomiast spodziewamy się, że no, takie akty mogą nastąpić. Może nawet do końca jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Może dopiero, gdy nastąpi rehabilitacja, gdy będzie musiał spionizować się, stanąć i zobaczyć, że tych nóg nie ma, dopiero wtedy możemy spodziewać się pełnego zrozumienia tego, co się stało, no i jakichś psychicznych emocji. Wiemy natomiast, że na pewno będą potrzebne protezy. Na pewno będzie potrzebne dostosowanie domu do warunków, które musi on spełniać. No, na razie w Błażej prawdopodobnie będzie na wózku. Protezy szacuje się w granicach od 40 nawet do 100 tysięcy, do 150 tysięcy za jedną. A my na chwilę obecną, prawdę mówiąc, nie wiemy, na czym stoimy. Błażej jest pod opieką Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Ta fundacja od wczoraj objęła go patronatem. Można już korzystać z ich konta, z ich subkonta stworzonego specjalnie dla Błażeja. Błażej, mamy nadzieję, że szybko do nas wrócisz, bo nie możemy się już na Ciebie doczekać. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4